Dzień dobry, wróciłam. Ktoś by powiedział, że... A może przeproś za to, że cię tyle czasu nie było? Miesiąc? Ale nie mogę was przeprosić, bo ja naprawdę potrzebowałam tej przerwy. Tak psychicznie, więc no. Wróciłam, to jest chyba najważniejsze, tak? Tak, nie mogę was przepraszać za coś, co zrobiłam dla swojego dobra. Więc, no cóż, dziwne dźwięki będą, bo jest rano i karmię konie, w sensie przygotowuję im żarcie. I wokół mnie są zwierzęta inne niż konie, tylko typu koty i piesek. Więc mogą być dziwne dźwięki, przepraszam za to. A muszę nagrać to rano, ponieważ potem nie mam czasu. Więc przepraszam was za ewentualny mój brak charyzmy i zacinanie się, ale ja wstałam dosłownie 5 minut temu, więc no. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Okej, konie jedzą, może słyszycie jak w ślamiu, więc mam 2 minuty spokoju. Szykując się do nagrania tego odcinka o rozpoczęciu 5 miesiąca ciąży, dotarło do mnie, że nie powiedziałam wam nic o 4 miesiącu. No żal jak cholera, no więc no narabiam. I źrebak w 4 miesiącu ciąży. Jest wielkości kociaka, mierzy 12,5 do 23 cm, czyli już jest spory. Waży około kilograma i jeżeli chodzi o rozwój, to ma cienkie włosy na pyszczku, oczach, uszach, brodzie i rosną mu rzęsy. No i z minusów jest mu coraz ciaśniej w worku omoczniowym, bo rośnie, co nie? Ale się zdyszałam. A teraz aktualności. Ponieważ 19 mamy października, czyli no dzisiaj jak nagrywam, mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj puścić. Dori zaczyna 5 miesiąc ciąży. Z czego cholernie się cieszę, naprawdę. I mały George jest wielkości zająca. W 5 miesiąc ciąży będzie wielkości zająca, więc można powiedzieć, że już jest wielkości zająca. Waży 3 do 5 kg. Weźcie sobie 3 kg cukru, czyli 3 opakowania cukru, albo 5 opakowań cukru. Taki jest mały George. Ma od 20 do 35 cm, więc jest bardzo duży. I tak, mamy coraz dłuższe rzęsy. Mamy, George ma coraz dłuższe rzęsy. Rozwija się mu gruczoł mlekowy. Rusza się, ale jego ruchy dalej nie są widoczne. Długo, przez długi czas pewnie nie będą jeszcze widoczne. Na zewnątrz oczywiście. Ale dalej ma ciasno w tym swoim woreczku omoczniowym, więc no. Tak więc mały George jest naprawdę duży. Można już w sumie zrobić z niego paszczet, patrząc na to, że jest zającem, dorosłym zającem. Patrząc też na to, że ciąża trwa 11 miesięcy, to za jakieś 2 tygodnie będziemy w połowie, moi drodzy. W połowie ciąży. Co ja gadam? Nie. Za jakie 2 tygodnie? Nie, no tak. Przepraszam, ja nie jestem w stanie potwierdzić swojej teorii. Jest za rano. To dużo matematyki. I powiem wam, że jak na początku czas mijał wolno, bo był miesiąc, potem 3. I te 4 miesiące dalej też mnie satysfakcjonowały. Jakoś miałam wrażenie, że ten czas wolno mija. Tak teraz jak sobie uświadomiłam, że zaraz będzie połowa ciąży, będzie połowa za nami, to miałam takie, kiedy? Przepraszam, kiedy? Kiedy to się wydarzyło? Także no. A jeżeli chodzi o parcie, no to mamy małego PJ-ka. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, ja myślę, że większość z was obserwuje, no to wie. Tak patrzę, tylko nie zrzuć mi telefonu. Że mały PJ jest faktem. Czyli parcia też jest w ciąży. W końcu udało się. Strasznie późno, po wielu przebojach, ale się udało. Z czego naprawdę bardzo się cieszę. I jeżeli chodzi o ciążę, to by było tyle. Naprawdę postaram się teraz regularnie wrzucać te filmiki, ale wiecie, obiecanki, cecanki tak zwane. No ale postaram się. Postaram się. Naprawdę jest za rano. Życzę wam miłego dnia. Na razie.